No co? Zazdrościsz mi? A ja mówię, a co ja ci zazdroszczę? No i ona, ale zazdrościsz mnie. Mebli moich, dywany na podłodze. Władziu, ja ci mam zazdrościć? Mebli? Dywanu? Wiesz, ile ja dywanu dzisiaj widziałam? Patrzę, dywan żółci sieci, a tu zieleniutki, a tu jakieś takie główki, jak kapusta, jak coś. I sam mówię, a tam lasek, a tam ile ptaszków, a tam woda jaka piękna, jezioro widzę z tej szosy. Ja jestem, naprawdę, ile tych dywanów było, ile ja ich zobaczyłam. A ty mi każesz ten dywan oglądać, co tu jest? I nie, i ptaszęta jadę powietrze, 40 km do Łęczy z Wytyczna. Ja rowerem jadę i oglądam się na wszystkie strony, a ty po swoich dywanach. I tak było, proszę Państwa. Nogi nie poniesła przez próg, a komu potrzebowała? Dywany. A co mnie dywany? A nałóż mi tego złota, nawet tę chałupę, co jest. Jeszcze wykręcę i pójdę. Bo ja majątku nie zbieram, bo ludzie, my jesteśmy na boskiej ziemi. Ja siedzę na Bożej podłodze. No, na Boga. Bo to nie nasza. Nie ma nic tu naszego na tym świecie. Jeszcze trzeba sobie kupić dar 200, 300 czy 500 zł, żeby sobie na grobowiec zrobić, żeby sobie dół wykopać, a wszystko zostawisz po sobie. Wszystko.